się wydarzyło, co poszło nie tak ze zbijaniem wagi? Czy to faktycznie ta chęć przybrania na wadze, bycie silniejszym tutaj nie było poprowadzone do końca tak, jak powinno? Então, mais uma vez, essa pergunta, o que se passou com o peso e se é verdade que a vontade de ser um pouco mais forte foi um erro de você? É, como eu falei, dessa vez eu tentei subir um pouquinho mais meu peso para ficar mais forte e acabei errando na perca de peso, então foi uma fatalidade, como eu falei, peço desculpa a todos. Eu tenho 27 luta profissional, eu jamais pequei nessa parte. Infelizmente foi um erro que aconteceu, que não vai se acontecer mais. Kleber mówi, że tak, że troszkę zgubiło go to, że na etapie budowania siły trochę za bardzo przybrał, nie zdążył zgubić. Błąd jest tylko jego, pozostaje mu wszystkich przeprosić. Stoczył 27 walk zawodowych, nigdy mu się to nie zdarzyło i też może obiecać z tego miejsca, że nigdy więcej się nie zdarzy. No i powtarza, że po prostu pozostaje mu wszystkich przeprosić, bo błąd jest jego. Bardzo często zawodnicy w takich sytuacjach tak jakby psychicznie są trochę nie podbudowani, tylko wręcz odwrotnie, zapomniałem słowa w takim razie, ale wiadomo, o co chodzi i jak właśnie on do tego podchodzi, czy jest taki zmotywowany, czy Kleber jest zmotywowany jednak, czy odczuwa jednak właśnie przez to, że no zawiódł jakby no może fanów trochę. I quando, porque isso aconteceu, o qual isso tem a influência na sua atitude sobre essa luta, está um pouco mais motivado ou se calhar um pouco desiludido com isso, com esse pessoal? Eu fico chateado, como eu falei, pelo acontecido. Eu acho que não era o esperado. Eu sou profissional e eu vim aqui para fazer o meu trabalho, mas infelizmente aconteceu o que não era para acontecer em relação ao peso. Mas isso não vai me afetar em nada. Minha cabeça tá boa e eu vou continuar meu trabalho. Como eu falei, eu não vivo pelo cinturão. Eu vivo em prol do meu trabalho. Eu vivo em prol dos meus sonhos, dos meus objetivos. O cinturão nada mais é que um objeto para mim e que mais para frente eu posso conquistar de novo, sem problema nenhum. Kleber mówi, że no oczywiście jest mu przykro, że stało się coś, co nie miało tak naprawdę prawa się stać. Natomiast jak chodzi o jego głowę, wszystko jest w porządku, wszystko jest poukładane tak, jak być powinno. Jest skupiony na walce. On powtarza często, że on walczy nie dla pasów, on walczy dla tego, żeby spełniać swoje marzenie, że taki ma pomysł na życie. Pas to tylko przedmiot, jasne, lepiej go mieć niż nie mieć. Natomiast nie ma tragedii, on jest na walce skupiony, skoncentrowany tak, jak był. A pas wierzy, że jeszcze w przyszłości będzie miał okazję go zdobyć. Wiele osób powtarza, że te 5 rund właśnie jest na korzyść Klebera właśnie, czy on również jest tego zdania? Podesz konfirmar, że a distância dos 5 rounds é um pouco favorável para você. Sim, eu acho que sim, é favorável para mim. Mas como eu sempre falei, acho que é um cara que eu não posso menosprezar, mas espero também que ele não menospreze eu. E os 5 rounds acho que é favorável, porque acho que eu consigo influir mais, eu consigo crescer devido a isso. Mas se fosse 3, fosse 5, eu estaria pronto do mesmo jeito. Kleber mówi, że tak, że zgadza się, że te 5 rund to jest lekka przewaga dla niego, co oczywiście nie znaczy, że nie docenia rywala, wierzy, że on też jest przygotowany, natomiast uważa, że te 5 rund to jest jego delikatna przewaga, pozwoli mu mieć większy wpływ na tę walkę, natomiast jakby były 3, to też byłby przygotowany i też byłby dobrej myśli. W takim razie, czy w sytuacji zakładamy scenariusz, że Kleber to zwyciężył, nie ma pasa wciąż, nawet jak zwycięży właśnie, jaki przewiduje scenariusz po, bo chyba jedyny to chyba trzecia walka wtedy. Tak? Então podemos imaginar que você vai ganhar, mas sem cinturão, então acho que pode se passar no futuro, a terceira luta entre você e Kornik para o cinturão, o que pode acontecer? Eu não sei, tudo depende do evento. Amanhã, como eu falei, eu vou fazer o meu trabalho, eu nunca tive nada fácil, nunca ganhei nada fácil, não ia ser agora que ia ser fácil. Mas eu vou provar que eu continuo sendo campeão com ou sem cinturão, acho que isso que importa. Eu só perco o cinturão se eu perder, se eu ganhar eu não perco o cinturão. O cinturão só não vai estar comigo para tirar foto, mas o cinturão continua sendo meu. Essa é a única diferença, somente isso. Kleber mówi, że no oczywiście nie spodziewa się łatwego zwycięstwa, bo zwycięstwa nigdy nie są łatwe, natomiast zakładając, że faktycznie wygra, no to wszystko zależy tak naprawdę od federacji, od władz KSW, to oni zdecydują co dalej. Natomiast on będzie miał takie poczucie, że tak naprawdę nie stracił tego pasa. Jeśli przegra, straci pas na rzecz Kornika, jasne. Natomiast jeśli wygra, tak naprawdę pasa nie straci. Powiedział, że no nie będzie miał tego pasa, żeby pozować z nim do zdjęcia, natomiast będzie czuł się niepokonanym mistrzem.
Obrigado, mestre. Só peço desculpa a todos, como eu falei, pela minha falha. Prometo que isso não vai se repetir e amanhã eu prometo dar um grande show, fazer uma boa luta, tanto eu como o Arthur. E, bom, é isso que eu tenho para falar a todos. Muito obrigado e me perdoem. Na koniec chciałbym przeprosić raz jeszcze wszystkich za to, co się stało. Stało się to pierwszy raz, to się nie powtórzy. Przeprasza i obiecuję, że jutro da super walkę.